serdecznie na naszej pierwszej wystawie z cyklu Poprzez kontynenty. Zaczynamy od Afryki. Witam serdecznie panią sekretarz gminy Katarzynę Króla i witam serdecznie kuratora naszej wystawy, panią Ewę Prudzyńską. Pani Ewa Prudzyńska jest... Pani Ewa Prudzyńska jest etnologiem, kierownikiem działu kultur pozaeuropejskich w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Od 10 lat zajmuje się badaniami w Afryce Zachodniej i głównym obszarem jej badań jest sztuka widowiskowa. Bardzo Pani Ewie dziękujemy za to, że możemy mieć tę wystawę, tutaj mogliśmy ją pożyczyć i że możemy ją Państwu przedstawić i zaprezentować. Szanowni Państwo, jeszcze w tym miejscu pragnę podziękować swoim pracownikom, bo pracowali wszyscy w zawrotnym tempie i stworzyli tą piękną wystawę, za co jestem im bardzo wdzięczna. Również przez cały czerwiec i przez całe wakacje, bo ta wystawa będzie do 30 września u nas, mamy specjalny program, specjalną ofertę dla dzieci, także będziemy Państwa informować na wszelakie sposoby, bo będzie też oferta i do nauczycieli, i później indywidualne zajęcia będą dla dzieci na wakacje. Także Afrykę, tą wystawę wykorzystamy maksymalnie, jak tylko się da. A teraz chciałabym oddać głos pani Ewie, która oprowadzi Państwa po tej wystawie i opowie o swoich badaniach. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że tak licznie przybyliście pomimo pięknego popołudnia słonecznego i w sumie dzień wolny dzisiaj, sobota, a Wy mimo wszystko przyszliście do muzeum obejrzeć wystawę. Jestem bardzo wdzięczna i mam nadzieję, że ta wystawa będzie się cieszyć cały czas taką frekwencją i powodzeniem. Zanim może przejdziemy do wystawy i zanim ruszę po tej wystawie, tu skorzystam z tego, że jeszcze ciągle stoję na tym miejscu. I dziękuję oczywiście pani dyrektor za to, że mnie tu zaprosiła. I dołączę się również do tych podziękowań dla pracowników, którzy naprawdę mi tu pomagali. Przyjechałam sama ze Szczecina, przywiozłam oczywiście obiekty, miałam jakieś pojęcie, jak chcę, żeby to wszystko wyglądało, ale bez ich pomocy, zaangażowania, po prostu nic by mi z tego nie wyszło, więc jestem im bardzo wdzięczna i serdecznie dziękuję. Proszę Państwa, Muzeum Narodowe w Szczecinie, mimo że ma w nazwie narodowe i czasami spotykam się właśnie z taką opinią i z pytaniem, co tak naprawdę właśnie w tym narodowym muzeum robi Afryka, gromadzi już te zbiory afrykańskie od ponad 60 lat. Szybko właśnie robię teraz szybkie obliczenia, czy nie przesadziłam, od ponad 50 lat, tak naprawdę 54 lata chyba. I właściwie jesteśmy dumni z tego, że w tak krótkim czasie w tej chwili jesteśmy instytucją, która ma najbogatsze zbiory afrykańskie w całej Polsce. Więc jeżeli ktoś chce, faktem jest, że są to obiekty właściwie głównie z Afryki Zachodniej, trochę z części północno-wschodniej, czyli z Sudanu, tam z obszaru, gdzie prowadziliśmy badania, ale prowadząc te badania na miejscu, korzystając zawsze z własnego środka lokomocji, bo tak to się odbywało, mieliśmy nieograniczone możliwości, żeby po prostu po drodze kupować różne rzeczy, wymieniać, pakować to na samochód i przywozić do Szczecina. Były czasami takie wyprawy, które za jednym zamachem przywoziły na przykład 1200 obiektów, więc możecie sobie Państwo wyobrazić, w jak szybkim tempie te nasze zbiory rosły. I tylko dzięki temu zaangażowaniu właśnie tych wszystkich ludzi w tych wyprawach, to byli nasi pracownicy, byli pracownicy naukowi Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Warszawie, we Wrocławiu. Tylko dzięki nim ta kolekcja jest taka duża. My w Szczecinie mamy bardzo duże wystawy stałe. Nie wiem, czy Państwo mieliście okazję oglądać, ale zawsze jesteśmy szalenie szczęśliwi, jeżeli tymi zbiorami możemy się podzielić jeszcze z innymi muzeami w Polsce. Dlatego tak mi miło tutaj Państwu tą wystawę pokazać. Tak jak już mówiłam, to są nasze własne badania. Tu ze względu na ograniczone miejsca wybrałam
wystawę taką troszeczkę prezentującą życie codzienne jednej społeczności. To są tacy mieszkańcy północnego Beninu, nazywają się Somba. I tam będziecie mogli Państwo zobaczyć to w tej zagrodzie, ja za chwilę podejdę i wszystko dokładnie opowiem. A potem troszeczkę o sztuce, która, jak tutaj Pani Dyrektor mówiła, sztuka widowiskowa jest moją ulubioną dziedziną, tym się zajmuję. Uwielbiam muzykę, tańce, tańce właśnie w maskach, czy tańce tak zwanych lalek, które również się w Afryce rozwijają. Są to zawsze piękne widowiska, które chwytają za serce i potem też postaram się Państwu o tym coś opowiedzieć. Także zapraszam, może zacznijmy od chatki Somba, ja tam zaraz podejdę. Proszę Państwa, niestety, tak jak już mówiłam, ze względu na te ograniczenia przestrzenne, to jest tylko malutki wycinek. Sami to zbudowaliśmy w ciągu 4 dni, tą chatkę. Tak naprawdę te domy są budowane z gliny i oczywiście po każdej porze deszczowej odbudowywane, ponieważ ci ludzie zamieszkują taki obszar geograficzny, klimatyczny właściwie, który nazywa się sawanną i w której są dwie pory roku. Tutaj na tej mapie, tak starałam się troszeczkę te strefy zaznaczyć i na tej mapie są zaznaczone wszystkie te ludy, których obiekty znajdują się tutaj na tej wystawie. Może się wydawać, że aż tak niemożliwe, że one tutaj wszystkie giną, ale naprawdę proszę mi uwierzyć, że na tej wystawie jest ponad 100 obiektów, które po prostu się gdzieś tutaj skrzętnie żeśmy zagospodarowali. I ta strefa sawanny charakteryzuje się takim dwoma porami roku. Porą suchą i deszczową. Znaczy się to, ta pora deszczowa to nie wygląda tak, że właściwie cały czas pada. Jest właściwie tylko jeden taki miesiąc takich intensywnych deszczy, w których najbardziej prowadzi się największe prace rolnicze. Reszta tej pory deszczowej to jest tak troszeczkę popada, potem oczywiście znowu robi się sucho i parno. Ale te deszcze jednak właśnie troszeczkę psują to ich budownictwo, tam głównie właśnie robi się domy z gliny, dlatego muszą je stale naprawiać. Ten dom nazywa się Tata. Tak jak mówiłam, zamieszkuje go lud Somba. W rzeczywistości są o wiele, oczywiście są ogromne i nawet niektórzy mówią, że są podobne do takich zamków średniowiecznych. Każda, to jest wejście, przez które się normalnie wchodzi, powinno być normalnej wysokości, gdzie człowiek nie musi się schylać. I tych wież jest zawsze kilka, to jest taka zagroda właściwie kilkuwieżowa i połączona na pięterku takim tarasem. I tak naprawdę życie tej rodziny toczy się właśnie na tym tarasie, tam śpią, tam przechowują w tych wieżach swoje zbiory. Oczywiście w ciągu dnia jest bardzo duszno, więc wychodzą z tej zagrody, z tego swojego domu i życie toczy się już wokół tej zagrody. My wszystko skumulowaliśmy tutaj w tym jednym miejscu. Tam oczywiście jest troszeczkę to więcej przestrzeni, można swobodnie przejść, nie tak jak my tutaj. W takiej zagrodzie mieszka tak zwana powiększona rodzina. To znaczy jest zawsze kilkupokoleniowa i oczywiście mężczyzna u Somba, tak samo jak u wielu innych ludów Afryki Zachodniej, może mieć więcej żon. I dzięki temu ma oczywiście również więcej dzieci, więc potrzebne jest więcej miejsca. Z tym, że zawsze tutaj zaznaczam też, że to, że posiada więcej żon, to nie oznacza, że tak mu się dobrze... Znaczy to oznacza, że mu się dobrze powodzi, tak, ale to nie znaczy, że każdy mężczyzna może sobie nagle pozwolić i po prostu, bo chce mieć nieograniczoną ilością żon, bo tak mu jest wygodniej. Tam za żonę się zawsze płaci i tak naprawdę nie jest wcale jej tak łatwo zdobyć. Trzeba być naprawdę bogatym człowiekiem, żeby rodzinie dać odpowiednie rekompensaty za tę córkę. A poza tym, oprócz tego jeszcze, że się płaci rodzinie, to jeszcze tej córce, tej swojej przyszłej żonie trzeba zapewnić dobre warunki. Druga żona na przykład nigdy nie będzie dzieliła kuchni z pierwszą żoną. Nigdy nie będzie dzieliła pokoju. To nie tak, że on ściśnie, będzie miał jakąś jedną małą chatkę i ściśnie tam wszystkie swoje żony i dzieci do jednego domu. Nie, musi. Naprawdę właśnie tylko dlatego sobie bogatsi ludzie mogą na to pozwolić, bo każda żona musi mieć swoją osobną pomieszczenie do spania, musi mieć swoją osobną kuchnię, musi mieć warunki na to, żeby wychowywać dzieci i tak dalej. Ale dzięki temu właśnie zawsze jest tam bardzo tłoczno i tłumnie, po prostu dużo ludzi kręci się wokół takiej zagrody i ta rodzina jest bardzo ważną taką instytucją dla Somba. Znaczy nie tylko dla Somba, ale my tu ich wybraliśmy jako taki przykład, ale wydaje mi się, że pomimo, że Afryka jest ogromnym kontynentem i ja staram się unikać takich uogólnień, że w Afryce jest tak albo inaczej, bo sama wiem z doświadczenia
że czasami wystarczy pojechać w bok tylko 50 km i już ta moja teoria czasami w ogóle nie znajduje potwierdzenia, ale takie pewne niektóre ogólniki jednak można mówić, czyli to właśnie, że rodzina jest ważna, to, że starsi ludzie cieszą się szacunkiem, to bez dwóch zdań na pewno dotyczy całej Afryki. Znaczy w tej chwili oczywiście troszeczkę się to zmienia, ale nie aż tak bardzo. W każdym bądź razie pamięta się, nie tylko ta rodzina jest ważna, ta, która w tej chwili żyje ze wszystkimi w zagrodzie, ale również jest ważna ci członkowie rodziny, którzy już odeszli do świata zmarłych, czyli tak zwani przodkowie. I tam w Afryce cały czas jest taki kult przodków, pamięta się o nich. Proszę sobie wyobrazić, że czasami robiono takie badania w Afryce i okazywało się, że ludzie tam pamiętają imiona swoich przodków do 20 generacji. My, pomimo że mamy rozwinięte pisma, nie wiem, w tej chwili dyktafony i tak dalej, jeżeli często pytam się na zajęciach dzieci, czy pamiętają imiona swoich prababć, to już okazuje się, że mają z tym problem. A oni aż 20 po prostu tych generacji w tył... A ja nie mam żadnych. Zapytasz się potem, porozmawiasz, wszystko ci wytłumaczę i mam nadzieję, że zapamiętasz, bo to jest naprawdę bardzo ważne. Tam, znaczy ja w tej chwili zdaję sobie sprawę, że mówię jeszcze może o takiej Afryce, nie wiem, sprzed 20-25 lat, chociaż to się cały czas tak utrzymuje, bo w tej chwili jest powszechna edukacja, dzieci chodzą do szkoły, uczą się francuskiego, znają już pismo i tak dalej. Ale wcześniej, kiedy ten dostęp do tego pisma był ograniczony, to ta pamięć była bardzo istotna. I nawet w Afryce Zachodniej funkcjonuje taki zawód, osobny zawód takiego opowiadacza historii. Nie tylko historii, ale całych generacji, mitów. To jest tak zwany griot. I dlatego właśnie cały czas mówię, jak ważna jest ta pamięć też o tych byłych pokoleniach, byłych dziejach i tak dalej. I tutaj takim miejscem, w którym ta cały czas się tak świadczy o tym, że pamięta się o tych właśnie przodkach zmarłych, to jest ten taki, to się nazywa ołtarz rodzinny. No my też oczywiście go tutaj tak troszeczkę Państwu zamarkowaliśmy. To jest zwykły taki też gliniany słup, na którym często stawia się też jakieś naczynia ofiarne, do których wrzuca się jedzenie. Składa się te ofiary czasami z krwi kury, ale najczęściej robi się taką papkę z mąki z prosa, którą miesza się z wodą i po prostu wylewa się tą gęstą taką masę na ten ołtarz, dlatego on jest zawsze taki opaćkany, biały. W koło kręci się też dużo kur, bo tam przy okazji zawsze można coś przekąsić. Także zawsze, właściwie codziennie się składa te ofiary. Pamięta się o tych przodkach, jeżeli chce się też zapewnić pomyślność tej rodziny, tej, która tutaj w tej chwili jeszcze cały czas funkcjonuje, również na tym ołtarzu się te ofiary składa. I właściwie w Afryce, pomimo tego, że w tej chwili są różne religie, które tam ekspandują, rozwija się i chrześcijaństwo, i islam, jak wiecie Państwo, to te tradycyjne religie cały czas istnieją i cały czas to jest dla nich ważne. Jeszcze tylko tak krótko powiem o takich najważniejszych przedmiotach, które tutaj możecie Państwo zobaczyć. Oczywiście oni są rolnikami, tak jak już na wstępie powiedziałam. Zajmują się również hodowlą, ale rolnictwo jest ich główną podstawą. Uprawiają takie bardzo... Tak, już się nudzisz? Zmęczony jesteś? Usiądź sobie, naprawdę. Nie chcę. Uprawiają te rośliny, które jak mówiłam, potem są zboża, są przechowywane w tych spichlerzach, ale kobieta musi po prostu potem to przerobić albo w takich stępach na kaszę, albo w żarnach, które znamy też z naszej kultury, na mąkę. Potem oczywiście musi przygotować naczynia. Coś, co uwielbiam w Afryce, ich rękodzieło i przedmioty takiego codziennego użytku, które są też, niby są zwykłymi przedmiotami, ale są arcydziełami. I powiem jeszcze Państwu, że słyszałam taką opinię, z którą muszę powiedzieć, że zgadzam się na 100%, że my, nasza kultura i my, uczestnicy naszej kultury, my jesteśmy konsumentami sztuki. Procent ludzi, którzy tworzy sztukę, to jest naprawdę niewielki. Ja wiem, że w myśli Bożu te proporcje są zachwiane i tutaj jest więcej tych ludzi, którzy tą sztuką się na co dzień zajmują, ale mimo wszystko większość tylko ją konsumuje, przychodzi, ogląda, ewentualnie kupuje, wiesza u siebie w domu i ją podziwia. W Afryce jest inaczej, tam po prostu każdy jest twórcą, każdy. Kobiety wykonują przepiękne garnki i muszę Państwu powiedzieć, że one nie wykonują tych garnków, są tutaj takie kuliste, jeżeli możecie to zaobserwować, nie wykonują tego na kole garncarskim, nie robią tego nawet z wałków, tak jak się robiło czasami w Polsce, że kręci się wałki i z nich się formuje. One to robią za pomocą jednego kamienia.
którym kamieniem po prostu wybijają tą glinę, aż uzyskają takie cienkie ścianki i aż będzie idealnie kulisty. A ponieważ robią to często na różnych matach, mając przy matę, to od razu wzór maty odbija się na tej miękkiej glinie i dzięki temu garnek jest od razu wzorzysty. Jeszcze o czym trzeba, mówiąc o Afryce, trzeba wspomnieć zawsze o tkaczach, którzy też niesamowite rzeczy robią. Tu może Państwo za dużo nie znajdziecie przykładów tego tkactwa, ale tu jest taki przepiękny kot ludu pasterskiego. Warsztat tkacki w Afryce Zachodniej to jest urządzenie bardzo proste, które często tkacz po prostu zwija i przenosi ze sobą, ponieważ to jest tylko dwuniecielnicowy warsztat, taki poziomy. Ale mając te dwie niecielnice, on wykonuje nieprawdopodobne wzory i potem uzyskuje na nim takie wąskie paski. Ale potem one są zszywane i naprawdę przepiękne tkaniny. Jeszcze ważnym rzemiosłem, wiem, że już może tymi rzemiosłami trochę przynudzam, ale ważnym jeszcze rzemiosłem w Afryce jest kowalstwo. I tutaj trzeba nawet powiedzieć, że mieszkańcy Afryki zdobyli się na niesamowitą taką myśl technologiczną i wynalezienie, ponieważ oni sami uzyskują to żelazo. Tam ziemia, tak jak tu staraliśmy się Państwu oddać i widać na rysunku i tutaj w tych naszych kolorach, jest taka laterytowa. Jest bardzo żelazista i są tam różne złoża rudy żelaza i oni sami wydobywają tą rudę, budują dymarki, uzyskują żelazo bardzo dobrej jakości i pomimo, że czytałam jeszcze całkiem niedawno, że uważano, że już to rzemiosło, ta metalurgia zniknęła z Afryki, to miałam okazję obserwować jakby na nowo taki rozkwit. Jednak oni docenili to, że to ich żelazo jest o wiele większej jakości niż to, które napływa z Europy i wracają do tego i cały czas to wykonują, budują takie dymarki, które potem oczywiście to uzyskane żelazo trzeba jeszcze poprawiać, nawęglać i tak dalej, ale potem kowal wykonuje z tego po pierwsze narzędzia rolnicze, wykonuje włócznie, które cały czas tam są używane do polowań albo jako taka oznaka jakiejś władzy czy insygnium, bo już walki plemienne trwają, ale raczej już do nich nie używa się takiej broni, tylko sami wiemy jakiej, sami im dostarczamy, Europa, więc już mają lepszą broń. Ale mimo wszystko do takich ich celów również jest to używane. Więc tak jak mówię, te rzemiosła, pomimo tego, że Afryka jest zalewana tkaninami chińskimi, tym całym takim, ta produkcja na targowiskach, można takie stoiska znaleźć, to jednak to ich rękodzieło również istnieje. Znaczy, jeżeli Państwo macie, ponieważ ja mówię, ale może nawet sobie nie zdaję sprawy, że omijam pewne sprawy, jeżeli macie do mnie tutaj na bieżąco jakieś pytania, to chętnie odpowiem, bo potem chciałabym przejść już do sztuki, więc nic nie przychodzi Państwu do głowy. Dobrze, idziemy, bo wiem, że wszyscy są... Tak? Sprawy z wytworem rękodzieła, tkaniny, na co dzień są używane przez nich, czy tak. Ta niszczyzna właśnie, która do nich dociera? Nie, znaczy jest to oczywiście taki miks, bo są, nawet w jednej wiosce zdarza się, że kobieta używa cały czas tradycyjnej spódnicy, ale również takiej kupionej gdzieś tam fabrycznej chińskiej, ale cały czas wytwarzają i robią to dla siebie, ale co chciałam powiedzieć, coś chciałam powiedzieć, bo pani zaczęła pytać, ale może mi się w trakcie przypomni, nie, bo coś... Bardzo chodziło mi o to, czy tak jeszcze jest sprowadzona po to, żeby im służyła w życiu, czy... Tak, znaczy to jest oni zawsze, dany, oni zawsze to jakoś tak jakoś zawsze przyjmują, ale potrafią to zawsze jakoś tak wybrnąć, że nawet czasami ci Chińczycy już dostosowują pewne wzory do ich gustów. A, ale co chciałam powiedzieć, to że kobiety zawsze łatwiej zachowują strój. Znaczy mężczyzna jako osoba, która częściej wychodzi jakby w ten świat obcych, on najczęściej gdzieś przemierza jakieś tam kilometry, żeby przejść na jakieś inne targowisko. Także on jakby częściej wchodzi w ten strój taki zachodni, ale to nie tylko tam w tą chińszczyznę, ale też mężczyźni na przykład częściej wkładają strój muzułmański, który, znaczy polega głównie na tym, że to jest taka, coś tutaj, przepraszam się, to jest taka długa suknia właściwie, znaczy pod spodem są spodnie, suknia i takie nakrycie głowy, ale to też nie oznacza od razu, że on jest muzułmaninem, tylko dla niego jest to ten strój europejski, czy ten muzułmański jest synonimem prestiżu, ja chcę po prostu pokazać, że jest bogatszy, ważniejszy i dlatego nosi ten strój. A kobiety, ale to ja muszę powiedzieć, że to się obserwuje w wielu kulturach, że kobiety zawsze bardziej zachowują swój strój, że są jakieś tak bardziej przywiązane bardziej
tradycyjne, bardziej tradycyjne, tak łatwo wszystkich nowinek nie przyjmują. Ale powiem jeszcze Państwu tak. Ale też pewnie są przez mężczyzn izolowane trochę od tego świata. Znaczy tak może nie bardzo jednak. Znaczy kobiety same się wycofują. Nie chcą tak specjalnie, znaczy oczywiście ja jeżdżę do Afryki, ale prowadzę badania, ale jednak przez nich, jak się tam przemieszczam przez te wioski, jestem postrzegana jako turystka, no bo nie idę z jakimś transparentem, etnolog przyszła tu na badania, tylko normalnie się zachowuję. To muszę powiedzieć, że faktem jest, że tymi osobami do tego kontaktu z tymi turystami zawsze są mężczyźni. I nawet jeżeli ja mówię, żeby mi ktoś tutaj ugotował coś do jedzenia, to gotują mi mężczyźni, mimo że oni u siebie w domu w życiu by się nie wzięli do garnków, nie? Tylko tak, ale powiem też od razu, że, przepraszam, bo tak skaczę z tematu na temat, tylko tak mi się od razu to przypomniało, że to jest może też dlatego, że w Afryce biała kobieta jest tak postrzegana jako, nawet niektórzy się mówią i takie ukuli termin taki jakby trzeciej płci. Ponieważ tak, mężczyzna, bez względu na to, czy jest czarny, czy jest biały, zachowuje się jak mężczyzna. To znaczy, tak niespecjalnie się wszystkim przejmuje, tam rano się obudzi, albo pójdzie do pracy, albo nie. Nie, oczywiście żartuję, tam mężczyźni też ciężko pracują, a poza tym, proszę mi uwierzyć, w tym klimacie to nawet nie da się długo pracować. Ale kobieta afrykańska budzi się wcześniej rano, jeszcze jak jest zupełnie ciemno, bierze garnek, idzie do studni po wodę, potem od razu słuchać w całej wsi, jak stukają w te stępy, bo w tych stępach, jak kobiety ubijają to ziarno, to nawet się taka muzyka, ja to uważam, że to jest najpiękniejsza muzyka, nawet nie ta gra tak naprawdę na bębnach, tylko właśnie te stępy, które ubijają to ziarno i ona właśnie ciągle coś robi. I dla nich biała kobieta, która dopiero budzi się, jak już tam jest jasno, i to jest w ogóle coś taki dziw po prostu natury. A, jeszcze co ważne, tam kobieta afrykańska zawsze ma na plecach dziecko. Jedno na plecach, drugie przy nodze i tak dalej. A raczej białe kobiety no, podróżują bez dzieci. Znaczy wiem, że zdarzają się takie sytuacje, że prowadzą są dzieci, ale najczęściej, czyli oni tak obserwują, myślą sobie, no niby jest to kobieta według ich takich tam wszystkich, bo piersi, bo ta budowa jest niby taka sama, ale ona się tak inaczej zachowuje i tak jakoś, że jest jakimś takim dziwolągiem i powiem szczerze, że czasami, znaczy to jest bardzo trudne dla mnie jako dla badacza, ponieważ mimo wszystko czasami postrzegają mnie jako kobietę i do niektórych tematów nie dopuszczają i często niestety jak byłam z kolegami na takich badaniach i oni na przykład mogli uczestniczyć w jakichś rozmowach o maskach, czy mogli wejść do domu masek i obejrzeć te maski, ja niestety musiałam zostawać na zewnątrz. Znaczy nawet wtedy się cieszyłam, że jednak myślą o mnie jako o kobiecie, ale czasami z kolei właśnie tak nie mają takich. Myślą sobie, a biała to tam można jej wszystko powiedzieć, to ona i tak nie wiadomo co ona myśli i jak to wszystko wykorzysta. Także to tak różnie właśnie w tej Afryce jest, ale kobiety faktycznie się może tak troszeczkę właśnie izolują tak niechętnie, ale wydaje mi się, że to jest ich wybór. To nie jest tak, że im się tego nie pozwala. One mają tam naprawdę dosyć dużą samodzielność. Oczywiście jak islam już tam przychodzi, to się troszeczkę zmienia. Ale nawet jest taka sytuacja, co bardzo mi się podoba, że właśnie kobieta jak zarobi jakieś pieniądze, ponieważ ona też czasami coś ugotuje, wynosi to na targowisko i ma jakieś tam pieniądze, to są jej pieniądze. Znaczy ona oczywiście może to podzielić między swoich dzieci czy tak dalej, ale ona właśnie nie musi, to są na nią. Zaraz na nią. Rodzinę musi utrzymywać mężczyzna. I powiem szczerze, że to widać, jak kobiety się w tej chwili bogacą, bo widać, jak się w Afryce rozwija taki przemysł, na przykład przemysł fryzur, nie wiem jak to powiedzieć, taki fryzjer, znaczy, ale taki, ponieważ tam te kobiety troszeczkę mają problemy z czesaniem się, a uwielbiają takie fryzury, jak my tu wszyscy mamy i proste włosy, więc tam są takie stoiska, gdzie jest całe mnóstwo w różnych kolorach, ale sztucznych włosów. I to się czyli naprawdę. Perukarstwo. Tak, może tak właśnie dobrze pani mówi. Takie treski się przyczepia, nie tyle gotowe peruki, co one na przykład ze swoich włosów robią sobie czasami takie cieniutkie warkocze, czyli taka wkoło spiralka, do której to potem do tej spiralki są doszywane właśnie te włosy, które my widzimy takie proste na jakichś filmach, ta fryzura. I ten przemysł, jak sama to obserwuję, jak jeżdżę, na przykład kiedyś w pewnych miejscach handlowano na przykład właśnie sztuką, czy kowale wynosili swoje jakieś tam narzędzie, a teraz wszędzie po prostu te sztuczne włosy, ale to widać, że one właśnie mają pieniądze i je na to stać, żeby to kupować, pójść do fryzjera i za to zapłacić, więc widać, że to tylko dzięki temu, że właśnie, że są takie niezależne i mogą w siebie
właśnie tak inwestować, więc nie są takimi zahukanymi jakimiś osobami, tylko takimi naprawdę fajnymi kobietkami. Jak nie chcą mieć do czynienia z obcymi, to jest ich wybór. Dyplomatycznie. Także tak to wygląda. Powiem szczerze, że mi się to nawet dosyć podoba. Tutaj tak postaram się Państwu, może to też nie będzie łatwy temat, bo jest ogromny. Dosyć skomplikowany, ponieważ ta mowa o maskach nigdy nie jest prosta, ale wykorzystam, że w tle leci film, który może potem Państwo sobie normalnie obejrzycie. I tutaj widać też taki plakat i może powiem coś więcej o maskach dogońskich. Dogonowie to jest taka fascynująca w ogóle społeczność, od wielu lat fascynująca Europejczyków. Ja tylko może powiem, znaczy dlatego, że okazało się, że ich wiedza na temat kosmosu, na temat różnych gwiazd, a najbardziej na temat Syriusza jest tak zaskakująca, że właśnie naukowcy zaczęli się zastanawiać, czy oni nawet nie mieli jakichś kontaktów z cywilizacjami pozaziemskimi. Raczej nie mieli tych kontaktów, ale faktem jest, że w swoich mitach powtarzają, że pierwsi przodkowie przybyli z Syriusza. I faktem jest, że o tym Syriuszu wiedzą wszystko. Łącznie z tym, ile ma tych satelitów, które wokół niego krążą, ile czasu tym satelitom zajmuje okrążenie tego Syriusza. I nawet przez to, że taki mały, nazywany Fonio, to jest takie najmniejsze ziarno świata, malusieńkie, nazywają go Fonio, bo jest bardzo małą satelitą i zajmuje mu to około 60 lat to okrążenie, to z tej okazji nawet mają takie święto, które się u nich nazywa Sigi. Proszę sobie wyobrazić, święto, które się odbywa raz na 60 lat. Właściwie człowiek raz tylko w swoim życiu się na to święto załapie. Bo nawet jeżeli będąc dzieckiem, jakby zupełnie inaczej je postrzegał niż potem będąc jakimś tam starcem. Więc mówię o tym, że to bardzo wszystkich tak fascynowało, ale niektórzy uważają, że oni tą wiedzę czerpią z tego, że byli świetnymi obserwatorami. Mieszkają na takiej sawannie, która jest taka dosyć pusta, znaczy tuż przy granicy z pustynią właściwie. I tam wypiętrzyło się taka góra, taki masyw Bandiagara to się nazywa. I oni zamieszkują w tym masywie. Tam się kiedyś ukryli przed najeźdźcami, znaczy przed ludami, które ich ścigały. I tam weszli po prostu w takie jaskinie, które już tam jakaś stara kultura po sobie zostawiła. Mieszkają w tych jaskiniach, tam się poprzyczepiali, dobudowują sobie takie gliniane domki, naprawdę świetnie. Niektórzy twierdzą, że w tych jaskiniach muszą być takie otwory, które działają jak soczewka, ponieważ są wysoko umieszczone i w nocy, jak jest czyste niebo, to właśnie można jakieś tam obserwacje czynić. Faktem jest, że tą wiedzę na temat Syriusza została u nich spisana, a dopiero potem, nie pamiętam już, w którym to było roku, bardzo przepraszam, ale dopiero potem naukowcy skonstruowali taki super teleskop, że właśnie mogli policzyć te satelity i tak dalej. Więc oni jakby wiedzieli to wcześniej. No, w każdym razie to tak tylko tytułem wstępu, żeby Państwu powiedzieć, jaka to fascynująca kultura i że naprawdę warto się nimi zajmować, ale oprócz tej wiedzy są niesamowici, jeżeli chodzi właśnie o maski, ponieważ nam się Afryka kojarzy z maskami. Ale w Afryce nie każda społeczność używa masek. Na przykład ci Somba, o których tutaj mówiłam tylu Państwu przy tej zagrodzie, nie mają w ogóle w swojej kulturze masek i nigdy ich jakoś tam ich nie brakowało. Jakoś tą swoją religijność wyrażali w zupełnie inny sposób. A Dogonowie właśnie mają maski. Te ich maski są przedziwne, takie mają naprawdę niesamowite kształty. Czasami są, nawet nie są z drewna, tylko są zupełnie z włókien, jak tutaj na tym zdjęciu. To jest normalnie maska z włókien, tylko muszlami kauri ozdobiona. Oni mają ponad 60 typów tych masek. I to jest tak, że to nie jest też taka zamknięta całość. To na przestrzeni tam dziesiątków lat, nawet nie trzeba stuleci, tylko dziesiątków lat się dosyć zmienia, powiem szczerze, bo są oczywiście maski, które giną. Bo tam maski, znaczy tymi maskami zawiaduje takie stowarzyszenie AWA, ale one należą do poszczególnych rodzin. I pomimo tych starań o tą płodność i o te dzieci, czasami zdarza się, że jakaś rodzina jednak nie ma tego potomstwa i po prostu jakby nie ma tego przekazu i ta maska po prostu zanika, bo nikt nie zna pieśni, nikt nie zna kroków, które, no nikt nie zna tego sposobu, jak tą maskę ożywić. Ale też to nie znaczy, że co jakiś czas tracimy coś z tej kultury dogońskiej i powinniśmy ją tu opłakiwać, bo też pojawiają się nowe maski. Ponieważ te maski, które tu w ogóle widzimy, te 60, czy tam niektórzy jeszcze nawet więcej liczą, są jakby takim odzwierciedleniem ich świata, ich wierzeń, tego świata takiego bliskiego,
zewnętrznego, czyli buszu i zwierząt, które tam żyją, sąsiadów, nawet ich do górskiej społeczności. Są maski kowala, jest maska szewca, maska złodzieja, bo oni mają taki, taką tam, takiego rytualnego złodzieja, jest maska myśliwego na przykład, są maski ich sąsiadów i tutaj te na tym zdjęciu, takie tańczące maski na tych szczudłach, to symbolizują kobiety z plemienia Fulbe, to są, oni są też rolnikami, głównie ci Dogonowie, a Fulbejki są Fulbeje w ogóle są pasterzami, bo kobiety tam raczej nie pasą tych, tych zwierząt, tylko ewentualnie handlują potem mlekiem. A one są znane z urody, dosyć w całej Afryce Zachodniej, tak dosyć pokutuje takie właśnie, ale one mają troszkę jaśniejszą cerę niż troszeczkę inne rysy i przepiękne fryzury zawsze sobie robią, wplatają we włosy właśnie muszle kauri, jakieś tam koraliki i widać, że Dogonowie też je podziwiają za tą właśnie grację, dlatego tak wyobrażają sobie, że one mają takie długie nogi i przypinają te szczudła, ale powiem też szczerze, że raczej niechętnie wchodzą w związki małżeńskie, raczej żaden Dogon się tam z Fulbejką nie ożeni, no bo uważają, że one tak raczej do małżeństwa się nie nadają, bo właśnie nic specjalnie nie robią, tylko tam do podziwu. Tylko właśnie cieszą się, tylko rozdroją się właśnie i ewentualnie tam siedzą na targowisku i handlują tym mlekiem, więc... Ale, czyli są i Fulbejki, ale są też również czasami jakieś mityczne postaci z ich świata, które też te maski przedstawiają. Także to jest taki świat, ten żywy i ten mityczny. I jest taka historia o tym, jak w latach 30 ubiegłego wieku, czyli to już niedługo, kurczę, z 80 parę lat, będzie już niedługo, jak ten czas leci, taka. Tam wśród tych Dogonów dosyć długo prowadził badania taki francuski antropolog Marcel Gruyol się nazywał. Zaczął w latach 30, ale potem do nich jeszcze wracał i chyba kontynuował to nawet jeszcze w latach 50. Ponieważ poznać daną kulturę to nie wystarczy miesiąc, rok, to naprawdę całe życie. A jeszcze taką, która w ogóle ma jakieś święto co 60 lat, bo mówi się, że żeby poznać jakąś kulturę, to trzeba u nich siedzieć i jakby zaliczyć cykl wszystkich takich tych świąt i rodzinnych i takich obrzędowych. A to jest bardzo trudne, no ale ten Marcel już naprawdę włożył wiele wysiłku, żeby przybliżyć nam tą kulturę. W każdym razie oni też się w jakiś sposób do niego tak przywykli. On już tam miał dom, przyjeżdżał dosyć często. Więc w pewnym momencie zaobserwowano, że wśród tych masek pojawiła się maska doktora, ponieważ on był doktorem, mówili na niego Monsieur Docteur, i pojawiła się w pewnym momencie maska doktora, no bo to był jakby nowy element ich rzeczywistości, ten po prostu antropolog, który tu przychodzi i zadaje bez przerwy te pytania. Więc to nie jest właśnie nigdy tak, że to jest jakaś zamknięta całość, tylko oni łatwo obserwują wszystko, co się dzieje i coś, co im odpowiada, bo też nie wszystko. To nie są ludzie, którzy jakby przyjmują wszystko, cokolwiek im tam proponować, ale to, co im pasuje, co jakby odpowiada ich poczuciu, jakieś tam estetyki, jeżeli chodzi o rzeczy, a coś, co jest im bliskie sercu, to wprowadzają jakby w tą swoją kulturę. Te maski Dogon akurat tańczą tylko z jednej okazji. One tańczą tylko z okazji święta pogrzebowego Dama. To jest takie święto też nie bezpośrednio po śmierci osoby bliskiej, tylko to święto organizuje się czasami nawet kilka lat po. Po pierwsze, to jest troszeczkę kosztowne, czyli rodzina też zbiera pieniądze, czasami czeka, czasami dogaduje się z inną rodziną i robią to na spółkę, ale też czeka się jakby na taką okoliczność, że ten zmarły już faktycznie przestał istnieć w tej społeczności, ponieważ tam oczywiście śmierć dla ludzi w Afryce zawsze jest zaskoczeniem i zawsze jest czymś takim dziwnym. Nawet jak chodzi już teraz do lekarza, nawet jak mu lekarz mówi, że nie wiem, że już tam ma raka i właśnie dni są jego policzone, to właściwie nie jest dla nich takie do przyjęcia. On zawsze jakby wierzy w te siły witalne. To jest takie naprawdę to życie tak w nich jakoś tak tkwi, w ich umysłach, że uważają, że zawsze pokonają wszelkie tam trudności. I śmierć jest zawsze czymś nienaturalnym, po prostu to nie jest wpisane jakby w życie. I to, żeby odwrócić tą nienaturalność, właściwie śmierć zakłóca jakby taki porządek rzeczy. Jest jakiś tam właśnie, nagle jest chaos, jest coś niesamowitego. I oczywiście tego zmarłego trzeba pochować, żeby te zwłoki jakby zginęły, ale potem jeszcze cały czas jakby trwa ten chaos. My byśmy nazwali to żałobą, a oni właśnie tym chaosem takim trochę. I dopiero jakby wszystkie sprawy po tym zmarłym zostają tak ułożone, że na przykład on miał żonę, a ta żona znalazła kolejnego męża, albo ktoś inny się ją zaopiekował, albo wróciła, nie wiem, do rodziny swojej rodziny.
miał dzieci, którymi też w jakiś sposób tam im się ktoś też zajął. Jeżeli piastował jakieś stanowisko, to również to stanowisko zostało już przez kogoś innego obsadzone. Znaczy taki, to jest taki moment w życiu, że jakby już nikt nie odczuwa braku tej osoby. Wtedy wiadomo, że on już przeszedł jednak do tych świata tych zmarłych i tam po prostu zajmuje te szeregi. Cały czas można tam z nim się szukać wsparcia w tym zmarłym i takiej potrzeby, ale już nikt tak tego nie odczuwa. Jakby wszystko wraca do normy, coś takiego byśmy powiedzieli. No i wtedy właśnie robi się to święto Dama. To jest taki punkt. Wiele z tych masek, bo tu jest dużo masek. Znaczy powiem tak, że w Afryce my takie mamy... To są słowo maska, jest jednym z takich słów, które to myśmy wprowadzili do Afryki. Ponieważ to jest taka generalna, my mówimy maska i zawsze sobie wyobrażamy właśnie taką drewnianą rzecz, na ścianie jeszcze najlepiej, nie? Bo tak u nas często wisi. Ale tam w Afryce, po pierwsze w żadnym języku, a badałam pod tym względem, pod tym kątem wiele języków, nie ma takiego słowa jak maska. Bo tam nikt nie generalizuje i nie robi jakichś tak zbiorów. Tak samo jak bardzo rzadko zdarza się jedno słowo na przykład na zwierzęta, jedno słowo na nie psa. Tam po prostu każde zwierzę ma swoje nazwy. Nie ma jednego nazwy na antylopa. Tam każdy gatunek już ma swoją nazwę. Także tam nikt właśnie nie tworzy takich generalizacji, tylko a my tak staramy się to wszystko tak skupiać. Także no w tej chwili oczywiście to słowo maska weszło tam i oni sami mówią, jak o czymś opowiadają. Ale bardzo mylne jest to, ponieważ oni, dla nich maska to jest ta rzecz, ta jest cała postać tańcząca. Czyli to nie tylko ta część drewniana, a maski, powiem jeszcze Państwu, że mimo, że sama tu poszłam jednak tym tropem i właśnie wymyśliliśmy taką prezentację na ścianie drewniane, to powiem Państwu, że są przeróżne maski, bo są takie, które się nakłada jak hełmy, są takie, które się stawia na czubku głowy, są takie, które ubiera się na ramiona, są takie, które nosi się przed sobą, są takie maski biusty na przykład. Mimo, a jeszcze zapomniałam powiedzieć jedną ważną rzecz, może, że raczej zawsze tancerzami są mężczyźni. Są bardzo niewielkie wyjątki, że to kobiety tańczą w maskach. Zawsze są to mężczyźni, ale mimo wszystko oni też odgrywają rolę kobiet, jeżeli taka maska ma przedstawiać kobietę, tak jak na przykład w tym wypadku. Więc są też takie maski biusty, które też kobiety, które przepraszam, mężczyźni właśnie noszą. Ale to nie jest jednak na twarz, tylko na tors. Są czasami małe maski, które się przypina przy pasku, są takie, które nosi się jak tarcze. No przeróżne są, nie wiem nawet, czy już wszystkie wyczerpałam, czy o czymś zapomniałam, ale i co jeszcze powiem, bardzo często jest tak, że te maski przeważają takie maski z trawy właśnie, nie wcale drewniane, tylko właśnie albo z włókien, tak jak tutaj, albo zupełnie takie chochoły z trawy. Drewno i to w jakiś sposób teraz się tak rozwija to rzemiosło. Znaczy nie zupełnie teraz, ale już od jakichś kilkudziesięciu lat i to się tak utrwaliło nam. W każdym razie tam w Afryce dopiero cały strój jest taką maską i nigdy taka... I ta maska też jak nie jest potrzebna, jak, no bo ten przecież nie jest codziennie, tak się nie odbywają tańce, to ona jest taka jakby pozbawiona tej swojej sakralności. Gdzieś tam leży sobie po prostu w kącie albo przechowuje się w specjalnych jaskiniach, żeby tam nikt im nie przeszkadzał, czy w domach. I właściwie jak się na nowo używa, to trzeba ją jakby tak sakralizować. Często się na tych maskach ofiary też składa, troszeczkę trzeba je odświeżyć, odmalować i dopiero ona właściwie staje się tym, ma tą siłę, dopiero jak jest nałożona jednak jak się tańczy. Więc najważniejszy jest ten ruch, najważniejszy jest taniec, najważniejsza jest muzyka. I oczywiście to zawsze w Afryce towarzyszy temu wszystkiemu. Tu Państwo macie takie maski przedziwne, takie naprawdę wydawałoby się, że ciężkie. Jeżeli będziecie mieli jeszcze ochotę i siłę i obejrzycie ten film, który nie jest długi, to zobaczycie też taką długą maskę Sirigę i też ktoś mógłby powiedzieć, jak w ogóle można tańczyć w tych maskach. Ale proszę Państwa, właśnie oni jeszcze tak dynamicznie tańczą. To nie jest tak, że oni nałożą tą maskę i tak po prostu stąpają delikatnie, tylko to widać tą energię, tak jakby jeszcze ta maska im dodawała tej siły, tak jakby jeszcze to się nawzajem napędzało. W ogóle tak jest w Afryce, raczej tak się uważa, że najważniejszy jest taniec. My myślimy, że to muzyka, a tam bardziej taniec i pod ten taniec dopiero się gra. I słyszałam kiedyś taką opowieść, że został ściągnięty do Europy jakiś taki właśnie zespół muzyczny z Afryki, ale taki zupełnie, który jeszcze nie miał takich kontaktów, nigdy nie występował, bo oczywiście oni się teraz też uczą i potrafią się dostosowywać, oni są bardzo szybko się uczą wszystkiego.
ale taki właśnie, który jeszcze nie miał takich kontaktów i okazało się, że on nie mógł tu koncertować w Europie, ponieważ ludzie się zupełnie inaczej ruszali. Oni grali, oczekiwali, że ktoś będzie się ruszał i tym ruchem ich natchnie, właśnie napędzą do tej muzyki, a tu jacyś biali sobie taki kroczek czy coś tam, no zupełnie nie to, więc to jest takie inne, ale bardzo lubię tą dynamikę. Oczywiście bębny, to też się wydaje, że to jest afrykański instrument. Ja tu mam tylko takie dwa bębny, jednomembranowe, Państwu pokazałam, ale też przywiozłam bęben szczelinowy, który może jest o tyle ciekawy, że to jest tak zwany tam-tam. My też często mówimy o tam-tamach, o język bębnu, przekazywanie sobie wiadomości. Tak, to telegraf tak zwany. No właśnie, to najczęściej jest to jednak taki bęben, ten kłodowy, który w tych szczelinach różne tony, w zależności gdzie się uderzy, to są różne tony i można tak przekazać wiadomość. Chociaż oczywiście czytałam, że na takim membranowym też można pewne sygnały proste przekazywać, ale głównie ten język bębnów to jest na takim bębnie. Zaprezentuję. On ma po prostu, widzicie Państwo, w różnych miejscach ma. Ja to robię jedną ręką, przepraszam, trzymając jeszcze kubek z wodą, więc tak niespecjalnie elegancko to wyszło. Także bardzo mi miło, że Państwo mnie cały czas słuchacie. Ja chciałam spytać, czy to jest wiedza powszechna, czy to jest wiedza dla uprzywilejowanych? Tam ta umiejętność nadawania tych sygnałów, czy to jest takie powszechne? Każdy to potrafi? Bardzo dobre pytanie. Czy są wtajemniczeni, którzy tylko, że tak powiem, się tym zajmują? Znaczy tam w ogóle wiedza jest taka bardzo posegregowana. I to jest też wielki problem. Dziękuję Ci bardzo. Wielki problem nawet dla mnie, jak jestem w tej Afryce i szukam tych informacji. Ponieważ, znaczy tak, w ogóle to raczej nie zdarza mi się nigdy spotkać odpowiedzi na moje pytania, że ktoś powie, ja tego nie wiem. Że każdy chce mnie zadowolić, każdy chce, żebym nie zmarnowała tego swojego przyjazdu i żebym jakąś uzyskała odpowiedź, więc każdy mi opowiada jakieś historie. Ale ja wiem, że, no to wiecie, to Państwo, tak jak my mamy taką podobno cechę, że się na wszystkim znamy, a najlepiej na chorobach i na polityce. Właśnie, więc tam też w Afryce oni bardzo chętnie rozmawiają, ale żeby tak dowiedzieć się czegoś faktycznie o tej istocie ich kultury, to trzeba znaleźć tych ludzi kompetentnych, bo tak jak właśnie Pani mówi, ta wiedza, po pierwsze w większości tych społeczeństw jest tak, że są przeróżne stowarzyszenia, do których te stowarzyszenia mają różne stopnie. Są też społeczeństwa, których nawet jak nie ma stowarzyszeń, to są tak zwane klasy wieku. I mimo, że ja tam wcześniej opowiadałam o tym, jak ważne są związki rodzinne, tak jeszcze te związki z klasy wieku czasami są jeszcze ważniejsze. Ponieważ oni w te klasy wieku to się ich grupuje w pewnym okresie, kiedy przechodzą inicjacje. Ponieważ tam jednak chłopcy w większości są obrzezani. I to nie jest żaden wpływ islamu. Ja nawet myślę sobie, że przez to, że to obrzezanie jest takie powszechne, czy ten islam trochę łatwiej nie wchodzi. Właśnie to wielożeństwo, obrzezanie, to są takie cechy, które właściwie ich troszeczkę tam łączą. Ale po tym oni to przechodzą, tą pierwszą tą inicjację w tym wieku takim chłopięcym, w jakiejś grupie. I oni wtedy stanowią, to jest właściwie taki, zawierają ze sobą takie przymierze, to jest taka przyjaźń na śmierć i życie właściwie. Potem oni w wielu takich różnych rytuałach to sami sobie nawzajem pewne udzielają, takie są w sobie wsparciem, o może tak. Te grupy. Potem w pewnym momencie ta sama grupa przechodzi kolejny stopień wtajemniczenia i tak dalej. I tak jak Pani mówi, na każdym tym stopniu oni poznają w jakiś sposób tą swoją kulturę, ale na samym początku, na przykład jak są tymi chłopcami, to tylko im się mówi, jak mają postępować, jak się zachowywać, taki po prostu elementarz, właśnie, że trzeba szanować starszych, może jakąś pieśń, ale niczego takiego jeszcze dzieciom nie mówi, bo sami też wiemy, że dzieci też jakby tego nie przyswajają od razu. I tą całą wiedzę po prostu przekazuje się potem przez te lata. Dlatego uważa się, że właśnie ten starzec, tak jak mówiłam, że starszych ludzi darzy się dużym szacunkiem, to głównie właśnie za to, że wszyscy wiedzą, jaką on ma wiedzę. Że właśnie dopiero będąc tym starcem, wie to wszystko, czego jeszcze tam inni ludzie by się uczyli przez dziesiątki lat. I nawet jest takie przysłowie w Afryce, że jak umiera starzec, to tak jakby spłynęła biblioteka. Nie? Że to właśnie te książki, tą całą mądrość, którą... No właśnie, chociaż teraz mają. Mają. Tak. Znaczy może w telefonie oczywiście, bo telefonia komórkowa bardzo się tam rozwija od kilkunastu lat.
No ale mniejsza z tym, więc właśnie ta władza jest, wiedza jest taka poszatkowana. A są też takie tajemne również stowarzyszenia i takie i nawet, i to jest tak, że, bo tak jak mówiłam o tej inicjacji, tą właściwie inicjację przechodzą wszyscy chłopcy i potem te kolejne stopnie, ale są takie stowarzyszenia, gdzie nie wszyscy mają dostęp. I na przykład są czasami takie stowarzyszenia, które w ogóle mają tajny, sekretny język, który ma swoją gramatykę i tak dalej. To nie jest jakieś tam tylko hasła jakieś, jak my sobie czasami wymyślamy w zabawach, tylko normalnie język, ale który jest tak po prostu izolowany i tylko wąska grupa osób się tym posługuje. Więc coś takiego faktycznie... Na przykład... Na przykład tych dogonów, a tak może powiem akurat o nich, bo wiem, bo ja też nie wszystko wiem niestety, mają taki jeden ten język, którym się zajmuje wąska grupa ludzi, która potem organizuje to święto Sigi, o którym mówiłam Państwu, co jest raz na 60 lat. I pomimo, że ona jest raz na 60 lat i ludzie też wiadomo, że umierają i tak dalej, to on po prostu istnieje, bo ponieważ potem przy tym Sigi śpiewa się pieśni w tym języku, no wszystko to, co się tam powinno odbywać, czekam na to święto i będzie za kilkanaście lat. Być może będę miała okazję jeszcze i pojadę i obejrzę. Także tak w ten sposób to się przechowuje. Jest taki, to jest wąski, ci dogonowie są niewielką jak na Afrykę grupą, ale są też takie stowarzyszenia bardzo duże. Na przykład w Afryce Zachodniej jest takie popularne stowarzyszenie, którego nawet tacy zwykli ludzie dosyć się obawiają, nazywa się Poro. I ona jest takim ponadplemiennym, można było powiedzieć. Nawet nie obejmuje jednego ludu, tylko kilku. I oni również pewne sprawy omawiają właśnie używając takiego języka nieznanego innym. To jest taki sekretny język, więc to na pewno w wielu różnych grupach jest. Ale tu może tylko powiem krótko, że to jest akurat maska. Tutaj taki przykład maski tajnego stowarzyszenia, ale kobiet. Czyli to się bardzo rzadko zdarza, że kobiety się stowarzyszały, a to jest jeszcze tajne stowarzyszenie i one tańczą w tych maskach. To naprawdę w Afryce się rzadko zdarza, znaczy kobiety ogólnie, ponieważ mi się wydaje, że w Afryce, taka hełmowa właśnie, w Afryce tak w ogóle wydaje mi się, że ta idea tego zrzeszania się, takiego stowarzyszenia, jest taka dosyć powszechna i tam w ogóle, bo chyba ludzie są towarzyscy i tak w ogóle lubią być po prostu w grupie, to zdarza się, że kobiety też mają takie, tak się zrzeszają, ale na przykład zrzeszają się kobiety, które nie mają dzieci. To jest wielki problem w ogóle w Afryce. Tam właściwie no, kobieta po pierwsze musi wyjść za mąż, to jest jakby przeznaczenie i musi mieć dzieci. I to jest dramat dla kobiet, które tych dzieci nie mają, więc robione są różne zabiegi, żeby pozyskać te dzieci. Oczywiście problemem jest też ciąża mnoga i narodziny bliźniąt, ponieważ w niektórych kulturach świata uważane jest to za szczęście, w niektórych z kolei patrzy się na to tak dosyć niedobrze. No bo wiadomo, wtedy kobieta jest bardziej obciążona, ma jednak dwójkę dzieci do obsługi, do obskoczenia, a wiadomo jeszcze, że ma tysiące innych obowiązków. Także ta z płodnością cały czas się, z tą płodnością, brakiem płodności i tą jakby mnogością, nad płodnością właśnie też się cały czas jakieś tam zabiegi liczne robi. Kobiety też się stowarzyszają, na przykład kobiety, które nie mają braci, może jeszcze tak też, ponieważ brat jest bardzo ważną jakby taką instytucją, gdyż w momencie jakichś takich problemów w rodzinie i tak dalej, kiedy kobieta nie może się z mężem na przykład dogadać, to wtedy ma sojusznika nie wiem, w rodzicach, w ojcu czy coś, tylko w bracie, który potrafi stanąć w jej obronie, coś tam, no niech... Jakoś tam dogadać. Tak, więc kobiety, które są pozbawione tego, no akurat tak się zdarzyło, że w rodzinie były same siostry czy coś, bo tak się zdarza, no jakby są pozbawione tego przywileju korzystania z pomocy swojego brata. Więc wtedy kobiety się tak właśnie zrzeszają, żeby nie wiem, tak sobie, taka grupa wsparcia powiedzmy sobie, nie? Ale to nigdy nie są jakieś tam tajne stowarzyszenia, tak jak mówiłam o tych Poro, czy tak jak akurat w przypadku tego stowarzyszenia Sande. Także. Tak jak mówiłam, no, można byłoby o tych maskach opowiadać niesamowite historie. O, tu jest na przykład taka maska takiego ludu Marka, ale taki sąsiedni lud Bambara również używa takich masek. I to jest maska przedstawiająca piękną kobietę,
ale ona nie jest taka, znaczy ona jest piękna, jest świadoma swojego wdzięku, ale ona okazuje się, że ma taki pewien defekt. Ona właśnie daje jakieś takie tutaj takie rogi, ona zawsze jest taka trochę niby piękna, ale tak nie do końca, bo okazuje się, że ona była tak wierzyła w swoją urodę, że właśnie wystąpiła jakby na przekór swojemu przeznaczeniu, a jej przeznaczeniem, jak już wiemy, jest wyjść za mąż i ona tak wybrzydzała wśród tych kandydatów, tak? Tak nie chciała ten, nie tak, i myślała, że zawsze tam znajdzie, że w końcu no, została starą panną, co w ogóle jest nie do, jakby nie do pomyślenia, więc, więc zawsze te, czasami są takie maski, które niosą taką naukę, jak właśnie trzeba postępować, jak właśnie, że ta uroda też nie daje takiego przywileju właśnie, żeby być taką wybredną, nie? Tylko trzeba brać, kto się nawinie i przyda, a nie. Także przeróżne. Tu jest na przykład taka maska, w ogóle tutaj nie widać, ale ona ma ruchomą szczękę i ona przemawia. Po Nigerii. To musiałaby być ciągnięta. Po prostu ona jest na takich zawiasach, tak szczęka. I tutaj też ważne, bo tak jak mówiłam w ogóle o tych maskach, o tych całych strojach, tych tańcach, tam właśnie jest ważny ten ruch. Ruch, który ożywia, bo ta maska jak wisi na ścianie, to ona jest taka martwa, po prostu wisi, a ona musi się ruszać, bo dopiero wtedy właśnie żyje, jest to, to całe ożywianie, a ta jeszcze, oprócz tego, że rusza się w czasie tańca, to jeszcze ta szczęka się rusza i to mówi się, że ona przemawia w ogóle, więc... Więc też czasami w takich sytuacjach jakiegoś zagrożenia, takiego, gdzie są jakieś niepokoje, gdzie jest jakaś zawiść może we wsi, no ona tak przemawia i tak ustala taki, że trzeba wrócić jednak do porządku, trzeba zażegnać ten konflikt, bo w ogóle powiem szczerze, że jak tak czytam o tych różnych rzeczach, czy sama słucham, co mi mówią, to tak dochodzę do wniosku, że jednak oni tak lubią pewien taki porządek, który tam w pewnych sytuacjach można to tam trochę naruszyć, przypnął oko, ale nie wtedy, kiedy to zagraża temu ładowi w jakiejś tam dużej mierze. Więc powiem szczerze, że tak patrząc teraz na te maski, jak dobrałam, większość z nich właśnie przedstawiają tak piękne kobiety. Ciekawe, czy Państwo zgadniecie, która jeszcze mogła być taką piękną kobietą. Tamta, ta jest piękna. Przepraszam, że tak pokazuję. Ta jest piękna, ta jest też piękną kobietą. Ta jest akurat z szympansa. Pokazuje. Ta o dziwo też pokazuje kobietę, przedstawia kobietę, choć może nie o piękną. Ta u góry, która po prawej stronie. Tak, i te czołgwa takiego, akurat obie są z jednego ludu, też przedstawiają piękną młodą kobiety, więc widać, że mimo, że tańczą mężczyźni, to lubią się jednak przebierać za piękne kobiety. A ta u góry, ta po prawej stronie? Ta jest w ogóle też, jest tak, ma takie kobiece rysy, ale ona ma też takie przedstawienia takiego w sumie dzioborożca, ptaka. Tu jest bardzo symboliczne przedstawienie tego dzioborożca. Czasami są bardziej takie dosłowne, że jest cała postać ptaka, a tutaj ma to dzioborożec ma takie znaczenie, jest taki opiekuńczy bardzo, więc taki przygarnia, tak, opiekuje się swoją jakby tą rodziną, więc to też ta kobieta w ten sposób jest przedstawiona. Jeżeli coś jeszcze mogę powiedzieć, bo tak jak mówię, mi się wydaje, że przepałam temat, a chętnie coś... Jak hierarchia społeczna wygląda w tych plemionach? Nie wiem, jest jakiś wódz, jest ktoś, kto po... Jeszcze. Normalnie... Bardzo Pani dziękuję, że Pani tu dzisiaj ze mną jest, bo Pani mi normalnie nadaje to moim wypowiedziom. Nie, ja już nie będę. Nie! Ja to dlatego, że tu właśnie jest taki... Ziemska jest. Nie, tu taki kawałek, który właśnie powie troszeczkę o tej takiej hierarchii. Znaczy są takie społeczności, bo tak jak już tu wiele razy powtarzałam, to zróżnicowanie Afryki jest ogromne i Dogonowie na przykład, u nich jakąś taką władzę ma na przykład taki człowiek, nazywa się Hogon, ale on jest bardziej taki, ma władzę taką mityczną. Znaczy on nie może też nikomu niczego nakazać, nie ma takiej władzy jak król czy wódz, czy my myślimy sobie jakiś tam, nie wiem, taki naczelnik. Ma taką, w ten sposób wygląda w takich małych społecznościach, ale jest też bardzo dużo... Chyba normalnie zagram bęben, ten bęben strzeszcza... Ale są też takie społeczności i tego przykłady mamy na przykład, jeżeli chodzi o Afrykę Zachodnią, czy w Beninie, czy w Nigerii, czy jak ostatnio miałam okazję obserwować w Kamerunie, gdzie są cały czas te struktury takie wodzowskie. Nawet niektórzy nazywają to królestwami.
Znaczy oni w tej chwili nie mają takiej władzy, znaczy muszą się oczywiście podporządkować władzy administracyjnej, ale nadal funkcjonuje tytuł normalnie dziedzicznego króla, który ma liczne dzieci, który zamieszkuje normalnie pałac, który jest bardzo ważny dla tej społeczności. Po prostu tą, nad którą on panuje. Nie tylko jest taką osobą, która większość rytuałów prowadzi, znaczy w nim uosabia, znaczy on uosabia jakby takie szczęście całej społeczności. To szczęście, które my też myślimy jako o płodności i tak dalej. Na przykład w Kamerunie, akurat tutaj z Kamerunu jest taki strażnik królewski właśnie, to jest takie przedstawienie. I tam akurat miałam okazję obserwować taką intronizację, o, może tak powiem. Akurat tak się złożyło, że kilka tygodni wcześniej zmarł stary król, wybrano nowego, jego syna. On miał tych synów kilkudziesięciu. I co było dziwne, bo wiecie, wiecie Państwo, ja mówię tu królestwa, bo oni tak się naprawdę nazywają, ale i faktycznie mieszkają w pałacach, nie w jakichś tak mniejszych chatkach, trochę lepszych, ale mimo wszystko to są, no, z naszego punktu widzenia to żadne tam pałace, nie taka większa tylko chata, chociaż wypełniona oczywiście takimi posągami, czy strażników, czy przedstawieniami przodków i tak dalej. Są sale tronowe, gdzie jest wielkie krzesło, czy taki zydel w ogóle dla króla, to wszystko jest, ale ten jego syn został tym następcą, a jego syn już mieszkał w Republice Południowej Afryki, w ogóle naprawdę wykształcony człowiek, który miał żonę. Był, zdaje się, nawet jakiegoś wyznania takiego chrześcijańskiego, chyba zielonoświątkowcem był, więc nawet nie był takim animistą. Został wybrany, taki, wiecie, no, Państwo, taki człowiek jakby żyjący już tak jak my w tej chwili, no my byśmy tak może powiedzieli, ale on dowiedział się o tym, że on został następcą swojego ojca i on się ani przez chwilę nie wahał. Ja pamiętam, że wszyscy się dziwili, że ja wkoło wszystkim zadaję pytanie, ale co by było, gdyby on odmówił? I oni w ogóle nie wiedzieli, dlaczego ja się o coś takiego pytam i o co w ogóle chodzi, bo tam się jeszcze nigdy nie zdarzyło, żeby ktoś odmówił. To jest taki prestiż, że to w ogóle nie do pojęcia. Nie, on od razu się zgodził, przyjechał z żoną, miał już małą córeczkę, objął ten tron, odziedziczył wszystkie żony swojego ojca, oprócz swojej matki oczywiście. Tego było chyba 50 parę kobiet, które zostały jego żonami w różnym wieku. Ta najmłodsza miała kilkanaście lat, najstarsza nawet tam po 60 i tak dalej. Ale on już też, zanim obejmie ten oficjalnie tron, przechodzi taką też inicjację w takim lesie Lakam. I on tam zabiera ze sobą dwie żony. I on już, to trwa tam kilka tygodni tylko, wtedy też uczy się, tam też jest w tym Kamerunie właśnie w tych szeferiach dosyć skomplikowane, ponieważ oprócz tej władzy tego króla, on ma wokół siebie bardzo dużo też takich tajnych związków, różne rady, radne siedmiu, radę dziewięciu, to tak jakby taki ustawodawczy, drugi wykonawczy urząd. Ale też te tajne związki, on się tam tego wszystkiego jakby też uczy, bo nawet będąc tym w sumie księciem, synem króla, to też nie miał o tym pojęcia, tam się dopiero tego uczy, tam zostaje, mimo że był tą, tak jak mówiłam, tym właściwie chrześcijaninem, on zostaje, on porzuca swoją religię, on musi być animistą, musi wrócić do tej religii swoich przodków, bo bez tego nie ma rady, bo wtedy jakby ta trwałość tej kultury w ogóle zostaje wtedy zachwiana, bo on jest gwarantem tej kultury, on przez to swoje postępowanie, on się tego wszystkiego uczy, on staje się dla wszystkich wzorem, on musi być, właśnie dlatego ma tyle żon, bo on musi być płodny, żeby cała ta społeczność przetrwała, żeby ta ziemia była płodna, on już podczas tej inicjacji w Lakam musi wrócić, któraś z tych żon już musi być brzemienna, bo po prostu wtedy jakby tak się nie stało, to jakaś tragedia, nie wiem czy się kiedyś tak stało, już takiego głupiego pytania nie zadawałam tam, bo bardzo możliwe, że nie, więc tak jak pani mówi, są takie sprawy, to nie to, że w każdej, wszędzie tak w Afryce jest, ale akurat faktycznie istnieją jeszcze takie te królestwa, które kiedyś miały większą władzę, w tej chwili, tak jak mówię, to jest tylko ta władza lokalna, ale ta społeczność, tak jak miałam szansę obserwować na tej inicjacji, naprawdę kocha tego swojego króla. Przyjechały reprezentacje, bo okazuje się, to była taka mała właściwie wioska Bale w Kamerunie, w zachodniej Kamerunie, a przyjechały reprezentacje w ogóle z Europy na tą intronizację tego króla. Wszyscy bili mu te pokłony, każdy prezenty, każdy się cieszył i w ogóle. Ale tu akurat wisi taka aplikacja właśnie z genealogią innych władców, Dahomeju. To było też naprawdę potężne królestwo w Beninie. I ostatnim niezależnym takim władcą był Behanzin. Tu jest po prostu, wymienieni są po kolei ich lata panowania.
To są też przy okazji jakby ich takie insygnia władzy. Ten Behanzin miał krokodyla rekina. Tak to jest jakby taka dziwna ryba rekina za swoje takie insygnium. I on nawet się mówiło, że on będzie rekinem, który nie da przepłynąć wrogą przez w ogóle przez ten ocean, bo ten Dahomey akurat też nad Zatoką Gwinejską. I on był ostatnim niezależnym władcą, ale ta dynastia trwa. I to nawet tu jest tylko jeden wymieniony, ale ja czytałam, że oni po prostu cały czas tam trwają, tylko że już nie mają tej władzy takiej. Muszą się po prostu podporządkować tej władzy administracji, ale tradycyjnie, normalnie ciągle są wybierani. I takich władców możemy odsłonić też w Ganie, na przykład taki lud Ashanti, gdzie cały czas to jest żywe. W Nigerii bardzo wiele jest takich ludów, które też mają takich swoich władców, których my właściwie można nazywać królami. Ja się kiedyś śmiałam, jeszcze tak się może Afryką nie interesowałam, ale czasami gdzieś tam przyjeżdżał jakiś czarnoskóry na jakiś uniwersytet i mówił o sobie, że jest księciem. Wszyscy się tam śmiali, a przyjechał z Afryki, jaki tam książę i tak dalej. Ale okazuje się, sama miałam okazję się o tym przekonać, że jednak coś takiego istnieje. On chodzi czasami bez butów i w ogóle w podartych gaciach, ale jest faktycznie synem władcy, więc to się zdarza. Także tutaj akurat w taki kącik tak pomyślałam o tym, żeby nie tylko związane z takimi jakimiś tam królami czy królestwami. Tu są też takie rzeźby, je się teraz powszechnie nazywa kolonami. Kolon, ponieważ one właściwie tak jakby przedstawiają wizerunek kolonizatorów, takiego nasz białego, ale to tak jak mówiłam o tym stroju muzułmańskim, że on jest takim synonimem prestiżu, tak tutaj bardziej się to postrzega, nie, że oni podziwiają białych, czy każdy chciałby być biały, bo oni nie chcą być białymi, oni są zadowoleni z tego, że mają ciemną skórę i tak dalej, ale chcieliby się cieszyć tym prestiżem białego, nie? Chcieliby tak, żeby im się tak powodziło jak temu białemu, więc wydaje mi się, że jak tak będą przedstawiać, właśnie będą się tak stroić, czy coś, to tak im jakoś pomoże. A tu są akurat takie lalki płodności. Obie są właśnie z tego ludu Ashanti, którzy też mają cały czas tych tradycyjnych władców. Tam kobieta, kiedy nie może zajść w ciążę, idzie do swojego jakiegoś tam znachora i on jej wtedy każe zamówić taką lalkę, którą najczęściej robi kowal i ona ją nosi normalnie na plecach jak dziecko. Jeszcze oprócz tego, to nie jest tylko, że ona chce mieć dziecko, ona jeszcze chce mieć ładne dziecko. Nie takie, wtedy jak już chce, jak już korzysta z usług znachora, to już też nie chce byle czego, to jeszcze ładne, więc to będzie ładne dziecko. Tu tylko jeszcze tylko tak szybciutko powiem, że to jest tylko takie przedstawienie, które właściwie zamyka i troszeczkę nam pokazuje to, co widzieliśmy przy tej chatce Somba, właśnie taka scena rodzajowa, jakaś zagroda, kobieta pracująca przy stępie, oczywiście z dzieckiem na plecach, jak zawsze, mężczyźni z motykami. W pocie czoła pracują, tak, nie jest naprawdę to niesłabe. I powiem jeszcze może o tej scenie, bo też zapomniałam, co też zawsze podziwiam, mówiłam o tym rytmie, to właśnie już tak nad ranem gdzieś tam z tymi stępach pracują i to już tak zawsze mnie cieszy ta muzyka, ale to jest niesamowite, bo one w pewnym momencie tak widać, że jak im się dobrze pracuje, jak tak złapią ten rytm, bo to też nie zawsze im wychodzi, ale bo czasami w takiej jednej stępie nawet dwie uderzają i tak wtedy się wymieniają na przykład na jedna najpierw uderza, potem druga i jak łapią ten rytm, to się zdarza w ogóle tak, że podrzucają ten stępor do góry, klaszczą, potrafią również podskoczyć, no naprawdę to jest niesamowite, ale widać, że muszą się bawią jakby... się też przy tym. Oczywiście, jakby tak jak ja gdzieś tam dopiero się budzę, a słyszę już to i widzę, że to jest muzyka, to dla nich to też jest muzyka, któremu się poddają i zaczynają właśnie się od razu tańczyć, tak właściwie bawić. Mimo, że ten stępor, to tak jak te maski, wcale nie jest taki lekki, więc nie jest to też proste. To tutaj jeszcze tylko tak szybko o przodkach, o których też już wcześniej była mowa. Bo to właściwie są wszystko przedstawienia jakichś przodków. Często jest tak, że taki przodek to nie jest jeszcze do końca, nie ma ustalonej jakby takiej płci. I tu na przykład jest przodek, który nie ma żadnych takich śladów. Nie ma, ani nie wiadomo, czy to jest mężczyzna, czy kobieta. Bo raczej, jeżeli my obserwujemy jakąkolwiek taką sztukę figuratywną afrykańską, to raczej nigdy nie ma wątpliwości. Jak ma być kobieta, zawsze ma ten biust dosyć taki wydatny, biodra zaznaczone, brzuch też również, bo to są takie ważne miejsca, jeżeli chodzi o kobietę. Jeżeli ma być przedstawienie mężczyzny, też ma wszystkie organy świadczące o tym, że nie jest mężczyzną. Nigdy nie ma jakiejś takiej wątpliwości. A w tych takich
gdzie przedstawiać tych pierwszych takich przodków, to tak właśnie nigdy nie wiadomo, bo oni często byli takimi, albo jeszcze nie mieli tych cech, albo właśnie mieli obie te cechy. I tu jest taki przykład, że on był jednocześnie, tu ma taką, jest takim mężczyzną, ale z piersiami był taką hermoafrodytą jednocześnie. Także taką, także tak to bywa. No i oczywiście te kramatki, te, które są otoczone dziećmi. Ona ma, nie wiem, że ma na rękach dzieci, siedzi na stołku, które podpierają dzieci na plecach. Jeżeli Państwo zajrzycie, również ma dziecko, więc właściwie można szukać po prostu tych dzieci w różnych miejscach. Bardzo chętnie odpowiem jeszcze na jakieś pytania, jeżeli Państwo macie, bo mogłabym tak długo rozmawiać, ale nie wiem. Ja mam pytanie o pszczelarstwo. Pszczelarstwo, no co za trudne, jakie trudne pytanie. Znaczy, oni, wydaje mi się, że wśród tych, tam gdzie ja przebywałam, to raczej nikt nie hoduje, ale oczywiście dzikie pszczoły i miód dzikim pszczołom, to każdy chętnie wybierze. Tak jest. I wykorzysta. Ale bardzo proszę, że się nigdy nie spotkałam z tym tematem. Oni właściwie to są myślini, którzy polują na miód, a nie hodują pszczoły. No, być może, właśnie, być może. Nie, raczej o hodowli pszczół to... Że może tyle jest tam tych dzikich, że... Że wystarcza. No, może. Znaczy te zwierząt, oni nawet jak hodują zwierzęta, to też raczej głównie z tym... z taką myślą, żeby składać z nich ofiary. Właśnie rzadko... Znaczy ja tak sobie też może myślę, że to jest też może takie myślenie, że oni niespecjalnie jakoś tak się przejmują tą swoją przyszłością. Znaczy może teraz tak generalizuję i może gdyby tu ktoś był z Afryki, to by się obraził. Ale oni raczej, nawet jak on chwilowo gdzieś coś zarobi, to on zaraz te pieniądze wyda. Nie pomyśli o tym, że za miesiąc mu będą potrzebne, bo trzeba, nie wiem, dzieciom coś kupić do szkoły czy tak dalej. On tak właściwie ma, to się cieszy. I jeżeli potrzebuje jakiegoś czegoś do jedzenia, jakiegoś mięsa, no to faktycznie liczy na to, że pójdzie na polowanie, coś znajdzie. A te hodowlane zwierzęta, to raczej właśnie trzyma się po to, żeby składać ofiary, nie? Więc nie po to, żeby potem, żeby zawsze był zapas, że jak już będzie cienko i nie będzie coś do jedzenia, no to zawsze się tam znajdzie jakaś kura. I tak, i tam raczej, znaczy pasterze może inaczej, bo pasterze dbają o te swoje stada bydła, ale tacy rolnicy to tam oczywiście kury się kręcą jakieś, ale oni ani ich tam specjalnie nie karmią. Właśnie te zwierzęta muszą się same wykarmić i same przetrwać. Także... Zdarzają się tam całkowicie wegetariańskie społeczności, czy raczej są tacy wszystkożerni? No właśnie nie mają takich kłopotów. Nie, raczej. I powiem szczerze, że nawet to nie dotyczy Afryki, ale tak ogólnie świata, to raczej ja się nigdy nie spotkałam z żadną taką kulturą, która by nie jadła mięsa. Znaczy u nas jest taka moda na tym wegetarianizm. Za to istnieją kultury, które żywią się wyłącznie mięsem. Więc to jest na pewno nasza moda i na pewno nasz jakiś tam... Na pewno moda. Tak, wymysł. No a gdzie jest wegetarianizm? No ale to już jest religia. To już jest... Jak duży jest udział mięsa w codziennej diecie? Czy jedzą to tydzień, co miesiąc, codziennie? Jak się trafi. Właśnie nie ma tak, tak jak mówiłam, nie ma planów. Jak będzie, to chętnie zjem. Tak. Tak, oczywiście. Nie, ale też cały czas polują. Faktycznie coś tam przywożą. Ale polują też na wszystko. Właściwie kiedyś byłam świadkiem tego, jak po prostu coś się w zaroślach poruszyło i taki jakby instynkt się w nich obudził i po prostu był taki, taki niewielki, jakby jaszczurka. Po prostu rzuciło się tych chłopów z tymi włóczniami i chyba bardziej ją pokuli tymi włóczniami, niż tam potem coś było. Ale no po prostu byli bardzo szczęśliwi. Zjedli. Ale przyrządzili ją chyba. Oczywiście nie przyrządzili, ale bardzo szybko. Tam się tam długo nie raczej nie gotują tak mięsa jak my, żeby było delikatne, żeby mięsko odchodziło od kości. No, tylko wystarczy troszeczkę okopcić i już się nadaje do spożycia. A czy obecnie Afryka jest islamska czy animistyczna? Znaczy tak, właśnie to jest dosyć trudne pytanie. Islam bardzo ekspanduje. To Afrykę? Tak, tak, nie, ale oczywiście budują też te meczety, oczywiście Arabia Saudyjska, okropne są te meczety. Znaczy w ogóle są też afrykańskie, takie tradycyjne meczety, nie wiem czy Państwo słyszeliście o największej glinianej budowli świata, to jest właśnie meczet w Dżenę.
ogromny, wspaniały, cudo architektury w ogóle, piękny, ale Arabia Saudyjska buduje takie okropne, takie te betonowe, takie betonowe, jakieś polomalowane, jeszcze jakiś majtkowy, różowy, czy jakiś taki seledynowy, zielony kolor. O, burzą w ogóle tam taki ten krajobraz, tą architekturę. I budują te meczety. I są ludzie, którzy wyznają ten islam, ale mówi się, ukuło się nawet takie twierdzenie, że to jest czarny islam, że to też nie jest taki, oni sobie biorą z tego islamu, co im pasuje, bo im pasuje ten islam, ponieważ im się wydaje, że właśnie dzięki temu zdobędą jakąś tam pozycję, że nie muszą przechodzić całej tej drabiny, pozyskiwania tej wiedzy, żeby dopiero cieszyć się szacunkiem, tylko już po prostu pójdzie do meczetu, będzie miał, trzymał w ręku ten różaniec i już wszyscy będą się mu kłaniać. I to jest, i niestety jest tak, że ci muzułmanie, ale arabscy też to dostrzegają i im się to nie podoba. I oni chcą, bo oni chcą, żeby oni wyznawali taki islam jak oni, żeby tylko, przecież oni się tam rzadko uczą arabskiego, znaczy oczywiście też istnieją szkoły koraniczne, ale raczej są muzułmanie, którzy w ogóle nie znają arabskiego, a przecież no, ten arabski to jest język tej religii, oni w tym języku muszą się uczyć tego Koranu i właśnie tą całą, wszystko co w tym Koranie jest napisane, tak według tego żyć. Więc tym muzułmanom, tym arabskim to się też nie podoba i oni z tym walczą, także to jest też taka przykra sprawa, ale tu pani ma rację, że to jest oczywiście bardzo, znaczy sama to widzę, jak na przykład Mali, tak, jest taka ekspansja, nawet czasami sama spotykam się z czymś takim, że kupuję coś na targowisku, a ktoś mi mówi, że jest Ramadan, czemu ja kupuję, nie? A ja mu mówię, że ja poszczę, ale w innych okresie, więc niech zajmuje się sam swoją. Także no jest to takie niemiłe. Sama się też na tym łapie, nie wiem, czy to się nadaje do nagrania, może niekoniecznie, ale mimo, że znaczy wydaje mi się, że jestem jakoś tam w miarę tolerancyjna, ale takiego aż tej ekspansji, takiego właśnie tego islamu, który po prostu tak ludzi ustawia do pionu, to naprawdę nie lubię. I jak czasami mijam jakieś zagrody, a widzę w zagrodzie jakąś świnię, to zauważam, że się cieszę na widok tej świni. Tak sobie myślałam, to jakaś irracjonalna w ogóle radość, ale po prostu wtedy wiem, że tutaj jeszcze nie są tak po prostu restrykcyjni. Ale też są rejony, gdzie też dominuje chrześcijaństwo i mówi się, że religie chrześcijańskie tam są. Przecież to jest i w Kamerunie, i Nigeria przecież jest podzielona na równo pomiędzy chrześcijan a muzułmanów. Znaczy, ale to chrześcijaństwo też nie, tak sobie wyobrażam, że to nie jest takie chrześcijaństwo, jakie my tutaj przez my się tego chrześcijaństwa uczymy 1050 lat, proszę Państwa. Oni się uczą tam, a jeszcze czasami zdarza się, że nie wiem, za dużo wiemy i popełniamy jakieś tam gafy i człowiek nie chce przejść pod drabiną albo jakieś inne, w inne gusła się wierzy. A co dopiero tacy Afrykanie, którzy dopiero od niedawna się tego uczą i to jest dla nich trudna religia i oni tam wielu rzeczy nie mogą pojąć. Oczywiście przyjmują ten chrześcijanizm, ale traktują ją też jako taką rodzaj magii. Bo uważa im się, że po prostu te rzeczy, które się dzieją w kościele, że tu jakieś pokropi się wodą, jakieś takie pewne gesty, to oni uważają, że to są pewne rytuały, że jak oni o coś tam będą prosić, tak robi, to się im spełni. I przychodzą i oczywiście pewnie proszą o chrzest, ale w momencie, kiedy im się przestanie to spełniać, będą wykonywać te wszystkie, a ich życzenia się nie spełnią, to się odwracają od tej religii, mają i szukają co innego. Ale są też, rodzą się różne takie te religie synkretyczne. To się bardzo też obserwuje na przykład w Nigerii, który jest krajem najbardziej zaludnionym w Afryce, ale gdzie też żyje bardzo dużo różnych ludów. Tam jest ponad 200 różnych języków i w tej Nigerii na przykład jest taki, bo to się też nie jest to, nie tyczy też całej Afryki, ale akurat w Nigerii jest takie jakby mnogość różnych bóstw odpowiedzialnych za różne rzeczy. I na te ich bóstwa po prostu nałożyli się święci różni. To taki powstał synkretyzm jakiś. Także takie rzeczy też powstają. Jak rozmawiam czasami z misjonarzami, bo mam z nimi kontakt i zawsze im zazdroszczę, bo oni jednak, tak jak tutaj Państwu mówiłam, ja tam przez tą Afrykę się tylko przemykam, a siedzieć na jednym miejscu to wszystko obserwować, to jest dobre. Nauczyć się tego jakiego języka i móc rozmawiać z ludźmi w tym języku, a misjonarze przecież tak robią. Więc oni troszeczkę znają tych ludzi, ale misjonarze jakoś tak dosyć to chyba się z tym pogodzili, z tym nawarstwianiem się i nawet może no jakoś z tym nie walczą, tak jak wydaje mi się islam, bo islam, dla islamu nie jest to wygodne, że tam powstanie jakiś taki inny islam, czarny islam, że on będzie
chodził w stroju muzułmańskim, ale jednak pił piwo i tak dalej. To im się tak nie podoba. Jak już jesteś muzułmaninem, to już rób wszystko jak należy, a nie jakieś tam wyjątki. Więc no to jest takie moje zdanie. Ale takich różnych religii, to na przykład ta bardzo popularna jest, czy w Nigerii, właśnie ten odłam religii zielonoświątkowców, bardzo jest jakoś popularna. To naprawdę się rozwija i przedziwne, a już przedziwne właśnie w Kamerunie obserwowałam, czy w Gabonie, takie kościoły, albo to też tak powstaje, jak mówiłam Państwu o tym, że wystarczy ubrać strój muzułmański, on już takie nabywa prestiżu, to tam również w Gabonie podobno, bo też słyszałam, że jest taki problem, rodzą się przeróżne kościoły, które sami mieszkańcy, sami Afrykanie po prostu zakładają, szyją sobie garnitury, jakieś ten, wstawiają sobie koloratki, bo uważają sobie, że teraz on jest tym biskupem, on będzie podawał ten wiersznik, on zakłada swój kościół. I póki tam kogoś złapie, będzie miał jakichś ludzi chętnych, którzy będą przychodzić do tego kościoła, to jakoś mu się ten interes kręci, jak to się przestanie, będzie szukał czegoś innego. Także, ale mimo wszystko ten animizm, o którym ja tutaj Państwa tak karmiłam tym animizmem cały czas, te maski i tak dalej, ja mam takie wrażenie, że to w nich siedzi. I to choćby tam się tych religii różnych przez nich przewaliło, trochę ich zmienią te religie, coś dodadzą, co im podpowiada, to sobie z tego wezmą, ale ta ich własna tradycja, ich religia bardzo jakoś tak głęboko jednak jest w nich zakorzeniona. Tak, to jest takie moje wrażenie. Bardzo możliwe, Afryka się też zmienia i bardzo możliwe, że pojadę w najbliższym czasie i okaże się, że jednak trochę coś innego widzę i zmienię to. A na razie myślę, że to, że można tak to spuentować, te religijne dylematy. Czy ten taki przesunięcie do odgrywania roli na przykład muzułmanina czy chrześcijanina, czy to się nie wiąże właśnie z maskami, tak, z taką personifikacją jakąś podczas tańca? No może, bo tam... Uzamianiem się z kimś. No, możliwe, bo okaże się, że właśnie maska, że dopiero nałożona ta maska, wtedy ta postać staje się maską. Właśnie, więc on, chociaż nie, no bo on ubierając strój muzułmanina nie staje się tym muzułmaninem, nie? On tylko chce pokazać, że trochę lepiej wygląda, że... Taki być trochę muzułmańska nie zwalcza wszelkiego rodzaju personifikacje, tylko elementy roślinne. Nie, tylko mi chodzi o taką zależność psychologiczną. Czy on wtedy, czy jemu łatwiej jest właśnie udawać, no bo właśnie tak naprawdę on taki tym zauważył, nie krzesienia na wieku. Czy łatwiej jest mu udawać tego kogoś, wejść w rolę przez to, że gdzieś tam wcześniej wchodził w rolę podczas tańca. No może, ale wydaje mi się, że jak on wchodził w te tańce, to on jednak nie udawał, on w to wierzył. A tu jednak odgrywa rolę.